wjechały na bocznicę, zostały powywracane, a wszystko po to, by można było z nich powyciągać różnego rodzaju części, elementy, generalnie złom. Tu natomiast jest wycięty cały jej środek. Jest tylko początek i jest tylko koniec, ale co jest ciekawe, tu jest silnik. To jest silnik od tej lokomotywy, właściwie nie silnik, tylko element, w którym ten silnik był montowany. Zostało podpalone i spalone. Ewidentnie widać, że ktoś tu zrobił całkiem niezłe ognicho. I z Prypeci, i do Prypeci. To właśnie tą drogą przemieszczali się mieszkańcy, którzy wybrali pociąg do przejazdu w stronę Kijowa. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z Czarnobyla. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną. Dzisiaj mam dla Was małą niespodziankę. Stacja kolejowa Janów, pewnie pamiętacie, w poprzednim sezonu, w sezonie pokazywałem Wam, jak wygląda stacja kolejowa, na której jest dość dużo zniszczonych pociągów, właściwie może inaczej, zatrzymanych pociągów, rozbieranych. W tej chwili pokażę Wam, nie wiem jak to nazwać, wszyscy mówią stacja kolejowa Janów, to nie jest do końca tak. Pokażę Wam zajezdnie, bocznice, to chyba tak będzie lepiej brzmiało. Zacznijmy od miejsca, w którym w tym momencie jestem, czyli od Wiaty. Po mojej lewej stronie, w tej chwili po Waszej prawej, jest tor kolejowy, którym poruszały się pociągi, które podjeżdżały. Tu, jak sami widzicie, jest również samochód, który został w tym miejscu, a my idziemy w zupełnie innym kierunku. Idziemy w miejsce, gdzie znajdują się powywracane pociągi. I tak jak mówię, stacja kolejowa Janów to jedno, tu natomiast jest drugi punkt. Te pociągi, mimo tego, że były pasażerskie, trafiły na bocznicę i na bocznicy powoli są rozbierane. Chociaż może stwierdzenie, że powoli są rozbierane, nie jest do końca prawdziwe, bo wydaje się przynajmniej tak od kilku lat, że już ich nikt nie rozbiera, natomiast w ciągu dłuższego czasu były dewastowane i były rozbierane, ogołocone przynajmniej z niektórych części. W tym momencie właśnie przemieszczam się dalej, żeby Wam pokazać te pociągi, które tutaj stoją. Wjechały na bocznicę, zostały powywracane, a wszystko po to, by można było z nich powyciągać różnego rodzaju części, elementy, generalnie złom. Tu są lokomotywy, są również same wagony i zaraz to wszystko Wam pokażę. Ktoś całkiem niedawno zapytał mnie, dlaczego te pociągi leżą. Jako że byłem tu już kilka razy, zdarzyło mi się wystawić fotogalerię z tego właśnie miejsca. Odpowiedź jest banalnie prosta. To nie jest nic skomplikowanego. Po prostu złomiarze powywracali pociągi po to, by móc przede wszystkim zdjąć koła i to wszystko, na czym te pociągi stały, bo było je po prostu najłatwiej zabrać i sprzedać na złom. Następnie wywrócenie takiego pociągu daje możliwość dostępu do różnych elementów, dzięki którym po rozmontowaniu zarabia się pieniądze. Prawda, że proste? Banalnie wręcz proste. Jest to również lokomotywa, w której silnika nie ma dawno. Pod niej nie spływa. Za moimi plecami miejsce, gdzie był silnik. Tego silnika już nie ma, został wymontowany. Albo wykorzystany może do czegoś innego, albo sprzedany na złom, bo większość z tych rzeczy zostaje sprzedanych na złom. Tu jest sterownia, chyba to się tak nazywa. Tutaj był, jak się nazywa, konduktor, konstruktor, czy inna
osoba, ktoś kto prowadził. Tutaj mamy kolejny wagon, ten wagon osobowy wywrócony całkowicie. Leżą jeden przy drugim. Tutaj jeszcze również mnóstwo części, które pozostały prawdopodobnie po demontażu. To zdaje się były tłumiki w tym miejscu tutaj. Mam nadzieję, że widać. I lecę dalej, bo jeszcze kawałek dalej w Janowie są kolejne pojazdy, kolejne wagony. No, wyjazd, muszę powiedzieć, do strefy to zawsze dosyć duże wyzwanie, i to logistyczne z jednej strony, ale fizyczne to chyba podstawa, bo tutaj wyjeżdżamy bardzo wcześnie, cały dzień w terenie z małą przerwą na jakiś, nazwijmy to, obiadek, ale wszystko oczywiście w terenie, i do wieczora mnóstwo eksploracji, mnóstwo oglądania i spotykania nowych miejsc. Jeżeli grupa jest, że tak powiem, ogarnięta, to wtedy oglądamy dużo więcej, natomiast czasami wracamy w miejsca te, które są symboliczne i trzeba pokazać. I zobaczcie, tu mam kolejną lokomotywę, tu natomiast jest wycięty cały jej środek. Jest tylko początek i jest tylko koniec, ale co jest ciekawe, tu jest silnik. To jest silnik od tej lokomotywy, właściwie nie silnik, tylko element, w którym ten silnik był montowany. Zobaczcie, przecięta całkowicie. Było kilka lokomotyw tutaj. No i kolejna dosyć ciekawa rzecz, a mianowicie wagon. I to bardzo ładny wagon, a ja zaraz sobie zrobię krzywdę. Za oknem widzicie jeszcze jeden leżący, no i graffiti, które pojawiło się. I to pojawiło się w ciągu ostatniego pół roku, bo będąc ostatnim razem nie widziałem tego wrzutu. A tu jest wagon pasażerski, siedzenia po prawej, po lewej stronie. Wszystko zdewastowane, pościągane, poniszczone. No ale tak to właśnie jest w strefie. Jak nikt tego nie pilnuje, no to niestety zostaje zdewastowane. Które zostały po prostu wypalone, tak jak w tym miejscu, zaraz zresztą wam to pokażę. Najprawdopodobniej było to w jakiejś otulinie, żeby odzyskać metal, ewentualnie żeby odzyskać jakieś elementy z tego, zostało podpalone i spalone. Ewidentnie widać, że ktoś tu zrobił całkiem niezłe ognisko. Cóż to dużo gadać, drodzy moi, to są właśnie tory. Stoję w tej chwili na torach, którymi jeździły pociągi i z Prypeci, i do Prypeci. To właśnie tą drogą przemieszczali się mieszkańcy, którzy wybrali pociąg do przejazdu w stronę Kijowa. Jechali tymi torami i tutaj tak naprawdę gdzieś w okolicy, właśnie próbuję znaleźć te tory, ale nie ma odjazdu, chociaż bocznica jest. Gdzieś tutaj w tym momencie zjeżdżały te właśnie pociągi, które pokazywałem wam przed chwilą. Także stację kolejową Janów możecie obejrzeć na materiale, który wstawiałem z sezonu drugiego. Natomiast tutaj tą bocznicę, którą również niektórzy nazywają stacją kolejową Janów, pokazałem wam dzisiaj. No, coraz więcej elementów ze strefy odkrywam przed wami. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś ciekawego. Mam nadzieję, bo zobaczcie, nawet tutaj widać na załączonym obrazku, jeszcze z tej strony jest trakcja kolejowa. I to właśnie tędy wjechały te pociągi, te pojazdy, które wam pokazuję. Patrzcie, jeszcze z tej strony. Tutaj jest również jeden leżący parowóz. Nie parowóz, to były chyba
elektryki, a może i parowozy, nie wiem, naprawdę nie znam się na tym. Tak czy inaczej tutaj prawdopodobnie wjechały. Coraz więcej elementów ze strefy we vlogach. Mam nadzieję, że w pewnym momencie zrobi nam się z tego prawdziwa Biblia. Nie pod względem kultu, a bardziej pod względem informacji, które staram się zawrzeć. Wiele z tych informacji, które wam podaję, jest no tak naprawdę niesprawdzonych, bo słuchając lokalnych przewodników, czasami dowiadujemy się jednej rzeczy, drugi dementuje i mówi coś całkiem innego. Także to są informacje, które udaje się uzyskać z różnego typu źródeł. Mogą być nie do końca sprawdzone. Staramy się mniej więcej dojść do tego, w jaki sposób to wszystko się działo, jak to pracowało i na jakich zasadach odbywała się tutaj ewakuacja i działania mające na celu niwelowanie następstw awarii w Czarnobylu. Nie znam się zupełnie technicznie na tych sprawach, dlatego pewnie używam słownictwa lakonicznego dla co niektórych, ale staram się przynajmniej gdzieś tam po części wytłumaczyć tym, którzy chcieliby tylko i wyłącznie zrozumieć, co tutaj się wydarzyło i co tutaj się dzieje i jak to wszystko wygląda, a przy okazji chcieliby ze mną pozwiedzać strefę. Także pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie, aby odwiedzać kanał nieco częściej. W piątki o 18 zawsze filmy z Czarnobyla albo urbexowe, nie w każdy piątek. Natomiast w niedzielę o godzinie 10 filmy z podróży za stówkę. Trzymajcie się, to było tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, pa pa! We'll be right back.